Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Last of Us Left Behind, dodatku, DLC. I słuchajcie, ostatnio skończyliśmy akurat w takim momencie, gdzie... do czegoś miało dojść, ale jeszcze nie doszło. Ja tutaj troszeczkę się męczyłem, trochę próbowałem jak to przejść, zaraz zobaczycie o co chodzi. Mianowicie, patrzcie, w tym momencie pojawiają się czyhacze. I to są czyhacze. Czyhacze. Nie klikacze, więc klikacze możemy łatwo obejść, łatwo zabić, zajść od tyłu, a to jest chyba pierwsza faza rozwoju tego grzyba. Ich nie możemy tak łatwo zabijać, dlatego że oni nas widzą i oni o wiele bardziej nas wyczuwają. Ignorują światło latarki, ale słyszą bardzo dobrze i jeżeli byśmy wskoczyli na przykład tutaj do wody, to od razu do nas przylezą. I słuchajcie, je trzeba niestety pozabijać, bo trzeba znaleźć paliwo. Paliwo najprawdopodobniej właśnie znajduje się w tym. O właśnie. Paliwo się znajduje w samochodach, ale żeby z konkretnego samochodu to paliwo wyjąć, to słuchajcie, trzeba najpierw tych czyhaczy pozabijać. I nie jest tutaj ich tylko dwójka. Nie jest ich tylko dwójka. Bo po zabiciu jednego przychodzą kolejni. Trzeba to w miarę rozsądnie rozegrać, wiecie? Oni teraz są strasznie podekscytowani tym, że coś słyszeli. Mianowicie w tym, że ja wskoczyłem do wody. Trzeba zrobić tak, żeby było dobrze. Mamy tylko 9 kul. Czyhacz pada po 3 strzałach. Nie możemy walczyć za bardzo z nimi wręcz, dlatego że one nas strasznie sklepią. No idźcie tam. Kurde. Stanęły dwa typki za jednym tym. Okej, pobiegło to tam gdzieś. Pytanie, czy ja bym to zestrzelił z góry. Mam 9 nabojów. Z tego co wiem, to chyba 4 albo 5. 4 albo 5 takich czyhaczy tutaj będzie. Tylko kurde, one nie za bardzo chcą. I trzeba trafiać. Zgroza na padzie, co? Gdzie on jest? Tam. Dobra, to jak jest tam. No zaraz, jak ja bym się nie skradał. Oho. Biegną. Nie trafiłem. Zeskoczyło. Fuck. Jak wchodzi, to muszę kurna bić. Jezu, ale się nabiegają. No nie wierzę. Ej, co jest z nimi? Dobra. Jeden jest out. Ale nie mam naboi. I patrzcie, został jeden. I jeden jeszcze tutaj na górze. I trzech zostało w sumie, zobaczcie. W tym momencie.
No i tyle by było z moich naboi. Okej. Naboje, super. I to akurat tyle, ile by było nam potrzebne. Co się dzieje? Jest tu ktoś? Dobra, jest jedna z tyłu. Wypadałoby tutaj kogoś ustrzelić jeszcze, co? Jest tylko i wyłącznie jedno wejście, więc... Może się uda. Kurna, biegają jak powaleni. A ja mam tylko 6 strzałów. Akurat po 3 na jednego. Zaraz, to jest dwójka. I nic więcej nie ma, także dwójka wystarczy. Chyba już nie powinno ich więcej przychodzić. Kurde. Chyba straciły trop. No to pobiegajmy. Aha. Jednak stwierdzili, że co? Chcą wpaść na imprezkę? Oby tylko nie dwójka naraz. Aha. Latarka mi siada. Wystaw rogi. Fuck. Biegają jak posrani. Dobra. Wypadałoby, kurno, ciachnąć ich tak z daleka, ale trochę mi szkoda amunicji. No naprawdę! Ej, patrzcie, jakie to jest zmyślne, kurna. Chowa się za każdą przeszkodą, żebym tylko nie mógł strzelić tego, kurna, z daleka. Halo? Halo? No nie, zaraz tam do nich się przejdę, bez kitu. Boże! Strzelanie na padzie, to jest po prostu to, co kocham. No chodź, no! No chodź! Koniec przedstawienia. Fuck! Zobaczę, czy coś tamten... Amunicja jest. Dobra. O, było ciężko, co? Dobra, w takim razie mamy chyba już wszystko z głowy. Tutaj mamy trochę leczenia. Nie wiem, czy czasem muzyka nie była za głośna w momencie, gdy one mi tutaj przychodziły. I to wiecie, co mnie, zdenerwowało troszeczkę? Że nie dało się sprawdzać tych samochodów poza jakby zasięgiem tych czyhaczy. Ponieważ mogłem je ominąć i to nie byłoby takie trudne. O, super. Mogłem je ominąć, to nie byłoby takie trudne. Jednak podchodząc do samochodu po prostu nie było żadnej możliwości interakcji z jego bakiem, tak? Więc nie mogłem tego zrobić tak jakby po cichu. Niestety. No tyle. Czyli patrzcie, na przykład w tym momencie mamy, o, tutaj możliwość zajrzenia do baku samochodu. Pusto. Ale paliwko jest w innym miejscu. Paliwko jest tutaj. Wiem, bo przechodziłem, znaczy próbowałem różnych sposobów na zabicie tych czyhaczy. W końcu improwizowałem w tym momencie. W końcu improwizowałem. Ale tak jak wspomniałem, zauważyłem, że nie da się tego zrobić w momencie, gdzie na przykład czyhaczy gdzieś odciągniemy w inne miejsce. Wystarczy. A można było tak zrobić. Swój przedmiot. Czy ja tutaj mogę wejść? Bo tam są jakieś itemy na górze. Tylko nie wiem, jak tam wejść. Można przeskoczyć. Okej, dobra, mniejsza.
No i mamy ten generator. Naluj tam paliwa. I spadamy. Trochę się męczyłem z tymi czyhaczami, sorry, ale no, moje umiejętności strzelania na padzie to są po prostu tak lipne, że szkoda gadać. I... No i pięknie. Zapamiętać? Nie dotykać naelektryzowanej wody. Spoko. No to akurat chyba każdy głupi wie, że wody, która jest pod napięciem, się nie dotyka. Trochę saletry. Przyda się może później. A w takim razie lecimy na górę. A, i teraz chyba wiem, jak dotrzeć po te itemy na tym tirze. Czy nie? Wszystko będzie dobrze. Jak nie wpadniesz do tej wody, nie usmażysz się. Skąd wiesz? Co L3? No ja wiem, że tam. Ja wiem, że tam, ale ja chciałem pozbierać tej rzeczy. Bro. Ej, czy tutaj nie ma czasem jeszcze wody, która mi tutaj... O, jest, no właśnie. Dobra, spadamy na górę. I widzicie, jak ja bym zrobił tak po cichu... Jak ja bym zrobił tak... Aj, zaraz. Jak ja bym zrobił tak po cichu i wtedy bym usmażył wszystkie te... Te stwory tym prądem. Nie musiałbym z nimi walczyć, nie musiałbym się, kurczę, męczyć. Tylko bezpośrednio bym wrzucił, kurde, prąd i nara. No i co niby teraz? Ha, ha, ha. Ale zaraz, tu coś jest. Jakieś takie schodki. Ej, zaraz, tutaj jest coś do otwarcia. Tu jest coś do otwarcia. Nie, to. O kurde. No ładnie, no tego bym się chyba nie spodziewał. Gdzie ja mam to niby... wrzucić, co? A chyba, że... Zaraz, bo tu jest jeszcze jedna taka brama. Możliwe, że tutaj będzie trochę niższe to. No taka. Jezu, myślałem, że PlayStation tutaj zrobili. A to telewizor. Dobra, co ja mogę tutaj znaleźć? Trochę saletry, papier, czy co tam jest? Jakieś bandaże, opatrunki. No ale zaraz, co mi to da? Zaraz. Ha! Sukin syn. Nie może być tak łatwo, co? No dobra, już wiem, o co chodzi. Mogę sobie coś zrobić, kurde, to jest... Akurat to było niebezpieczne. Jakby sobie złamała nogę, czy skręciła kostkę, to mogłoby być problem dosyć duży. No i teraz... Nie spadnie. A ja mówię, po co miałbym wyciągać to i gdzie miałbym to zrobić? Hahaha, takiego wała. Dobra. Wreszcie. Tylko żeby nie spaść teraz. O, parszywe miejsce. Nie chcę stworzyć przedmiotu, tylko chcę iść dalej. Tutaj na górę chyba i tak wejść nie będzie można, więc sobie może... Fuck! Ja pierniczę, myślałem, że miałem pod nogami grunt już. No nic.
Ja nie mogę. Sorki. A, tutaj jest jeszcze droga w inne miejsce, no tak. Trzeba trochę zejść. Hop. No i teraz chyba jesteśmy pewni. A ja już tak spadałem, mówię, o fuck. Nie mam pod nogami nic. O kurde. No. Dobra. Opuśćmy to. Opuśćmy to parszywe miejsce, bo naprawdę jest straszne. Oby tylko mi tutaj coś nie wyskoczyło. Tak. Słyszę was. Nie. Tylko mi powiedzcie, że to są klikacze, że to są czyhacze. Nie. Nie, 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 naprawdę. Naprawdę, muszę z nimi walczyć. Fuck. Kurde, tu jest klikacz. Tu jest czyhacz. No i żyj tu w takiej, kurna, symbiozie. No, a innej opcji chyba nie widzę. Lipa, jakich mało. Dobra, na YOLO swag. Nie będę mu się naprzykrzał? Mówi się tak, naprzykrzał? Dobra, po cichutku na paluszkach. Dobra. Klikacze chodzą na około tędy. I idzie tu ten klikacz. Tylko nie wiem, którędy on pójdzie. Lewo czy prawo? Wolałbym nie rozbudzać tych czyhaczy, którzy tam są jacyś tak dziwnie skuleni. Wolałbym ich zostawić w spokoju. I tak też niech się stanie. Okej. Okay. Tego typka zostawimy. On tutaj niech sobie płacze. Trudno. Nie ma więcej gier na PlayStation 4. Sorry. I mamy tutaj tego klikacza. I on sobie idzie tam. No to ja też w takim razie tam pójdę. Byle tylko do jakiegoś bezpiecznego miejsca się dostać, bo tutaj, kurna, o bezpieczne miejsce to jest naprawdę, naprawdę trudno. I nie robić zbytniego zamieszania, bo jeżeli te typy nas zauważą, to będzie duży, duży problem. Oho, dodatkowe rzeczy. Moglibyśmy... znaczy, to jest tak. Moglibyśmy ich pozabijać i przejrzeć całe to pomieszczenie bez żadnych skrupułów i bez żadnego... bez żadnych problemów z nimi. Oj, oj. Dobra, może cofnę, bo on tutaj będzie chyba szedł. Bez żadnych problemów z nimi. Ale... to by się wiązało z... po pierwsze, utratą zdrowia, po drugie, utratą naboi. I nie wiadomo, czy nie przyszłoby ich więcej. O, o. Nie! Naprawdę? Jak? Jak? Ja się pytam, jak? Nie! No sztyw... gówno takie. Chciałem, kurna, też go ciepnąć. Widocznie nie można się ruszać. No dobra, poznajmy zwyczaje
tutejszych. Nie można się ruszać, jeżeli jesteśmy zbyt blisko tego czegoś. Więc schowamy się tam za tym, za rogiem. I zabiję to jeszcze raz. I zabiję to jeszcze raz, tylko one more time, niech tutaj przyjdzie. No co za pała, no. Ej, ej, kolego, spokojnie. Okej. No to w takim razie mamy dwa klikacze. Jednego ubijemy, tak samo jak poprzednio. Kurna, jak on mnie denerwuje. Tam jest woda. No ale na bank tam będę podchodził. Zwłaszcza jak on tam jest. Pytanie, czy jak ja bym do niego podszedł od tyłu... Nie chcę teraz sprawdzać, ale jakbym podszedł do niego od tyłu, to... Czy bym mógł go normalnie zasztyletować? Ninja! Style. Okej. Nie będę mu przeszkadzał. Spróbuję jeszcze raz to wszystko obejść. Jeżeli się nie da, to zrobię z nich sieczkę. Ohohoho. No i to, o czym wspominałem niestety. Nie sterujemy tutaj Joelem, który mógłby sobie jakoś poradzić z tymi stworami. Tylko, no, kierujemy tutaj Ellie, która jest nastolatką. Nie mającą zbyt wiele siły i mogącą łatwo polegnąć w walce z takimi istotami jak te. No ja się teraz nie ruszałem, jakby pobiegł w moją stronę, to bym kurna powiedział, że ta gra jest głupia. Fajnie. Pytanie, gdzie ja mam iść tak naprawdę? Bo w tym momencie nie mam za bardzo pojęcia. Okej. Zaraz, zaraz, tu jest okno. Nie! Spokojnie, 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 spokojnie. Boję się, gdy ciemno jest. Spokojnie. Nie chcemy dać się zauważyć. Pytanie, gdzie ja mam iść? Okej. No i co mi to dało? Nic! Chyba, że ja muszę pozabijać te stwory tutaj. No ale jak? Po co? Pytam się. Myślałem, że tu będzie jakieś przejście, bo innego tutaj raczej nie widzę sposobu, żeby... Spokojnie!
Nie widzę sposobu jakiegoś innego, żeby stąd wyjść. Widział ktoś tu jakieś drzwi? Okej, da się. Da się. W takim razie porozwalajmy resztę. Oj, ale nie od przodu. Na pewno od przodu. Nie dałoby się chyba zasztyletować, co? Spokojnie. Co to spokojnie? Nie spapraj tego. Tu są drzwi. Okej. Ale szkoda mi ich tak trochę zabijać, jak one tak płaczą. No i tam jeszcze była woda. Tamten typek pilnuje wody. Nie było go tak trudno, nie będzie go tak trudno zajść od tyłu, więc może tam podejdźmy, co? Tam miał wodę i ona była mi potrzebna. Jemu coś jest. On się chyba przemienia albo coś w ten deseń. Cichutko. Dobra. Jest. I tak to jest. Jak to jest? Bo zabiłaś wszystkich i myślisz, że jesteś fajna. Tak się nie powinno robić. Dobra, życie mam pełne. Tutaj są cegły, więc nie powinno to już nic mi sprawiać problemów. Nic mnie zatrzymywać nie powinno. Lecimy dalej. Aha! No dobra, to już wiem, gdzie jestem. No i lajtowo. No i lajtowo. Jeszcze się pokręcę. No nie, naprawdę! O, fuck. I to kolejne klikacze. Niedobrze. Ile tych klikaczy? Raz, dwa. Dobra, trzeba będzie je jakoś, kurde, albo obejść. Albo pozabijać. Też jest taka możliwość. Ale tymczasem, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Sorry za fejle, trochę to zeszło. Ale nie jest to taka prosta gra, jak mogło się wydawać. W końcu survival, tak? No. Dzięki za wasz czas. Łapa, komentarz i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.